Tragedia w Turawie. Utonęła jedna osoba, druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala i walczy o życie. Ofiary to nastolatkowie. Na miejscu była Kamila Korzeniowska. Do tej tragedii doszło na Jeziorze Średnim w Turawie. Grupa 5 młodych osób poniżej 18 roku życia postanowiła popływać w strefie niestrzeżonej kąpieliska. Ze mną Justyna Merc, instruktor ratownictwa wodnego województwa opolskiego. Czy wiadomo, jak doszło do tego wypadku? Około godziny 18 ratownicy, którzy pełnili służbę na kąpielisku średnim, dostali zgłoszenie od plażowicza, że nie ma jednej osoby, która pływała w strefie niestrzeżonej akwenu. Dziewczyny podjęły akcję, zrzuciły flagę, wyprosiły wszystkie osoby kąpiące się na kąpielisku i po około 4 minutach od zgłoszenia wyciągnęły pierwszą osobę poszkodowaną, po czym dostały informację, że brakuje jeszcze jednej osoby, więc jedna z ratowniczek zaczęła prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. 4 ratowników prowadzili akcję poszukiwawczą. W międzyczasie my dopłynęliśmy ze stanicy w 4 osoby. No i prowadziliśmy poszukiwania do momentu przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej i płetwonurków. Płetwonurkowie od momentu wejścia do wody płetwonurka wyłowił po około 5 minutach drugie ciało tego młodego człowieka. Pierwszy z chłopaków został zabrany przez śmigłowiec i w stanie ciężkim, ale walczy o życie. Drugiego niestety życia nie udało się uratować. Rozsądek, rozwaga to klucz danego bezpiecznego przede wszystkim wypoczynku nad wodą. I mimo że kąpielisk strzegą ratownicy, to pamiętajmy, że w pierwszej kolejności o to bezpieczeństwo musimy zadbać my sami. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski.